sali kina Fregata w Lęborku odbył się finał 29. ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Mieczysława Stryjewskiego. Jury, w skład którego wchodziła Bożena Ługowska, Kazimierz Nowosielski, przewodniczący, Wojciech Borys, Daniel Odija, oceniło prawie 500 wierszy i 78 tekstów prozatorskich. Poziom nadesłanych prac wedle oceny jury był bardzo wysoki. Te teksty, które tutaj wpływają, zawsze reprezentują wysoki poziom i rzeczywiście poeci, tudzież prozaicy chętnie wpisują sobie ten konkurs w swoje CV. Podczas gali przeprowadzono turniej jednego wiersza, w którym zaprezentowanych zostało w formie spektaklu 7 wybranych utworów konkursowych. Autor wybranego poprzez publiczność wiersza otrzymał nagrodę specjalną. W nagrodę publiczności w turnieju za wiersz Skarga Świętego Franciszka trafiła do mieszkanki Mińska Mazowieckiego, dla której pisanie jest sprawą niesamowitą. Coś zaczęło się ze mną dziać takiego, że nie potrafiłam spokojnie usiąść na miejscu, że nie przelałam tego, co chodziło po głowie, właśnie w formie wiersza. To publiczność czyta nasze teksty, to publiczność nas nagradza samym czytaniem, zainteresowaniem, dla nich w końcu tworzymy. Nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał Czesław Markiewicz z Zielonej Góry. Podczas imprezy można było kupić almanach pokonkursowy z nagrodzonymi utworami, publikacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku oraz pracę podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lęborku. Atrakcją wieczoru był recital Barbary Brody Malon, Ocalmy od zapomnienia, który stanowił podróż do krainy piosenki, tej bardzo dobrze znanej oraz nieco już zapomnianej. Podczas koncertu można było usłyszeć piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk, Anny German, Alicji Majewskiej czy Grażyny Łobaszewskiej.